Chciałbym zaprosić pana Krzysztofa Bukowskiego, który jest prezesem zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego Open Life. I Krzysztof przedstawi właśnie przypadek, podzieli się swoimi doświadczeniami w automatyzowaniu procesów. Także Krzysztof, bardzo cię serdecznie witam i zapraszam. Dziękuję. Dzień dobry, Darek. Dzień dobry Państwu. Ja bardzo przepraszam, nie przygotowałem prezentacji takiej w tradycyjnym takim rozumieniu, także tych z Państwa, którzy są wzrokowcami, bardzo przepraszam, będziecie musieli się Państwo dzisiaj skupić na słuchaniu, no ale mam nadzieję, że to nie umniejszy mojego przekazu. Proszę Państwa, trzy słowa o Open Life. Open Life jest jednym z nowszych towarzystw ubezpieczeń na życie na polskim rynku. Działamy od 10 lat, ale chyba po nas nie powstało żadne inne, także możemy powiedzieć, że jesteśmy najmłodszym. Mimo to zgromadziliśmy dość dużą sumę aktywów pod zarządzaniem, jest to kwota około 6,5 miliarda. Ale z punktu widzenia organizacyjnego jesteśmy firmą średniej wielkości. Zatrudniamy około 150 osób i właśnie o takim przypadku chciałbym Państwu opowiedzieć. O organizacji, która nie jest strasznie duża, która nie jest w żaden sposób, tak jak widziałem klientów czy uczestników tego spotkania, nie jest centrum kompetencyjnym, gdzie mogłoby się wydawać, że tych procesów kandydatów do robotyzacji będzie bardzo dużo. I co istotne, myślę, z naszego punktu widzenia jesteśmy instytucją mocno regulowaną, zarówno przez KNF, jak i przez wszystkie inne instytucje regulujące rynek finansowy. Ci wszyscy, że tak powiem, mocno nam się przyglądają. Kilka słów o, ja nie będę opowiadał o kwestiach technicznych, bo na tym się nie znam. Chciałbym opowiedzieć, jak wprowadzanie robota, tak jak Darek powiedział, 2 lata temu wprowadziliśmy pierwszego robota, jak wprowadzanie robota wyglądało w przypadku Open Life. Myślę, że zaczęliśmy klasycznie, czyli pierwszy robot został postawiony przez firmę konsultingową, w tym wypadku właśnie był to DigitOn. Natomiast od samego początku nastawiliśmy się na to, że będziemy kompetencje w zakresie rozwoju i utrzymania robotów budować wewnętrznie. I dzisiaj jesteśmy na takim etapie. Większość prac prowadzimy własnoręcznie, zbudowaliśmy w moim przekonaniu bardzo dobre kompetencje w tym zakresie. W tym momencie robot obsługuje 20 kilka procesów, czyli możemy powiedzieć, że mamy 20 parę robotów w organizacji w różnych obszarach. Jest to księgowość, tam zresztą robot zaczął swoją przygodę. Są to działy obsługi klienta, dział obsługi roszczeń. Ostatnio zaczęliśmy wprowadzać robota do działu prawnego na przykład. Okazuje się, że tam też w jakiś sposób jest to możliwe. W tak niedużej organizacji na początku wprowadzenie robota oznaczało duże wow. I na początku faktycznie on dawał dużą wartość dodaną, w sensie, mówiąc wprost, oszczędności FTE, czyli te najbardziej oczywiste procesy, które mógł przejąć i przejął, najbardziej powtarzalne czynności od pracowników, tego było na początku sporo. Później z biegiem czasu udział tych czynności takich bardzo mocno powtarzalnych, no, z biegiem czasu malał i z biegiem czasu bardzo, znaczy duża część pracy programistów robota, programistów, analityków
jest poświęcana na, z jednej strony właśnie na programowanie tych mniejszych procesów, a z drugiej strony na utrzymanie. I myślę, że to też jest w miarę naturalne. Jak każda aplikacja na początku daje dużą wartość dodaną, w sensie widać mocno jej działanie, natomiast w dalszej kolejności no, przychodzi czas na obsługę wyjątków, czas na poprawianie, bo co jest istotne, pewnie Państwo też to u siebie macie. Jeżeli robot współpracuje z kilkoma aplikacjami, to jeżeli cokolwiek na jednej z tych aplikacji się zmieni, no to wówczas trzeba zmienić także działanie robota. To jest nieodzowne. Co z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia prezesa organizacji jest ważne w typowaniu procesów do robotyzacji? No myślę, że takie rzeczy, że procesy powinny być powtarzalne, jak najczęściej powtarzalne. Myśmy na początku myśleli o tym, żeby robotyzować procesy, które są robione raz na rok. Wydaje mi się, że to się nie udało, bo za rok po pierwsze ludzie zapomną o tych procesach, a po drugie aplikacje, na których robota ustawiliśmy, mogą się zmienić, w związku z tym no, trzeba będzie go przeprogramowywać. Także idealnym rozwiązaniem jest oczywiście przypadek, gdzie można robota zastosować do czynności powtarzalnych najlepiej codziennie albo co najmniej raz na miesiąc. Myślę, że dalszą granicą niż raz na miesiąc, jeżeli proces jest realizowany rzadziej niż raz na miesiąc, to chyba nie ma sensu, ale oczywiście wszystko zależy od tego, co ten robot ma robić i jaką wartość dodaną w danym procesie wniesie. Druga rzecz, to co na pewno należy zrobić, przeanalizować proces pod kątem obsługi wyjątków. Jeżeli w danym procesie mamy, mówiąc kolokwialnie, wyjątek na wyjątku, lepiej sobie odpuścić robotyzowanie takiego procesu, bo przeprogramowywanie robota będzie trwało, będzie, no, mówiąc brzydko, drogą przez mękę albo będzie trwało tak samo długo jak realizacja tego procesu. Także wówczas to też nie ma sensu. Myślę, że te dwie rzeczy są dla większości z Państwa oczywiste. Z mojej perspektywy istotnym czynnikiem decydującym o tym, gdzie robot może znaleźć zastosowanie, a gdzie nie może, jest nastawienie ludzi. Nastawienie menadżerów, którzy są odpowiedzialni za dany obszar, bo jeżeli się zdarzy taka sytuacja, że ludzie są nieprzyjaźnie nastawieni do robota, to myślę, że wówczas też wdrażanie tego w danym obszarze trzeba sobie odpuścić. No, mentalność ludzka jest różna. Niektórzy pracownicy są bardziej nastawieni na zmiany, niektórzy wyznają nastawienie bardziej tradycyjne, potrzebują powtarzalności sami w swoich obszarach, więc ta nastawienie na zmianę jest troszkę z większą rezerwą do tego podchodzą, więc tak jak powiedziałem, jeżeli zarówno menadżer danego obszaru, jak i pracownicy podchodzą bardzo sceptycznie do robota, daje 80-90% szans, że znajdą wymówki pokazujące, że klasowanie robota w danym miejscu nie ma sensu. Wówczas należy poszukać, w moim przekonaniu, miejsca dla robota gdzie indziej. Być może oni zmienią nastawienie, być może gdy zobaczą, że to działa w innym departamencie, być może z jakiegoś innego powodu będą zmuszeni do tego, żeby w stronę robota, że tak powiem, do robota się uśmiechnąć. Jeżeli to nastąpi,
wówczas warto w moim przekonaniu dopiero wrócić do danego obszaru i zacząć go robotyzować. Także ja wychodzę z założenia, że nic na siłę. Jeżeli chcemy kogoś zmusić do tego, żeby roboty kupił, w sensie mentalnym, to może być bardzo trudne. Osobnym zagadnieniem jest kwestia nastawienia do robotów IT, ludzi IT. Myśmy w naszej organizacji przyjęli takie założenie, że nie chcemy zatrudniać robota tam, gdzie dane aplikacje są na bieżąco rozwijane. Czyli jeżeli pewne aplikacje są rozwijane przez informatyków, one są w trakcie developmentu, to zasadniczo staramy się robota tam nie wpuszczać. Traktujemy robota jako swego rodzaju zwinniejsze oprogramowanie, szybsze oprogramowanie. W związku z tym nie chcemy tutaj w jakiś sposób czy to generować konfliktów, czy wprowadzać no swego rodzaju, mówiąc też bardzo kolokwialnie, bałaganu aplikacyjnego. Natomiast udał też nam się jeden taki projekt, gdzie zarówno informatycy w rozwoju nowej aplikacji, jak i programiści od robota znakomicie współpracowali i stworzyli produkt, stworzyli rozwiązanie, które pozwoliło nam w sposób, w moim przekonaniu, szybszy niż gdybyśmy chcieli je rozwijać w tradycyjny sposób, wprowadziło rozwiązanie, które zadziałało i tak jak mówię, jest skuteczne. I time to market tego oprogramowania był chyba szybszy niż gdybyśmy robili to tradycyjnie, na przykład tylko i wyłącznie z użyciem tradycyjnych aplikacji. Także mimo, że zasadniczo trzymamy się tej zasady, o której powiedziałem na początku, czyli nie wpuszczamy robota tam, gdzie trwają prace z tradycyjnymi aplikacjami, to taki projekt, gdzie te prace trwały razem, także się udał. Co więcej, był to projekt, który pozwala nam szybciej obsługiwać naszych klientów, no bo w ubezpieczeniach na życie, jak Państwo pewnie wiecie, mamy tak naprawdę dwa punkty styku z klientami, dwa ważne punkty styku z klientami. Pierwszy punkt styku to jest zawarcie umowy ubezpieczenia, drugi punkt styku, myślę, że dużo, dużo ważniejszy, to jest obsługa świadczeń klientów i właśnie ten proces, gdzie ta wspólna praca informatyków i specjalistów od robota była możliwa, to był właśnie proces obsługi świadczeń. Dzięki temu proces obsługi świadczeń jest dużo sprawniejszy, to znaczy przetwarzanie pewnych czynności może następować dużo szybciej, może następować w nocy, w związku z tym nawet jeżeli klient przyśle nam dane, bo też nastawiamy się na to, żeby dużą część klientów, co dzisiaj jest szczególnie ważne zresztą, dużą część klientów obsługiwać w sposób elektroniczny. Jeżeli te dane zostaną do nas przysłane nawet wieczorem, to one w nocy zostają przetworzone i rano są gotowe do obsługi. Także w skrajnym przypadku jesteśmy w stanie świadczenie dla klienta zrealizować dnia następnego, co z punktu widzenia właśnie obsługi tegoż klienta jest bardzo ważne, bo on oczekuje tych środków jak najszybciej. Na co chciałbym zwrócić Państwa uwagę przy implementacji procesów? Myślę, że każdy z Was w tym obszarze też się z tym spotkał. W moim przekonaniu bardzo ważne jest zadanie sobie pytania, co może pójść nie tak? Gdzie mamy ryzyko? Każdy robot, wydaje mi się, jest tak słaby, jak z jednej strony aplikacje na nim postawione, a z drugiej strony no,
także jak programiści, którzy go robią, którzy no, mimo najlepszych chęci czasami nie przewidzą wszystkich możliwości. Ale najgorszym, co może nam się zdarzyć, to jest nieprzewidywalność działania aplikacji, na których robot pracuje. A to aplikacja się troszkę zawiesi, robot wykona inną czynność niż wykonywał normalnie, prawda? Nam niestety też zdarzyło się mieć porażki w tym zakresie, niektóre bardzo bolesne, bo doszło do naruszenia, tak zwanego naruszenia chyba danych osobowych, tak się to chyba formalnie nazywa. Także musieliśmy się też mocno tłumaczyć Urzędowi Ochrony Danych Osobowych i tak dalej. Także na to jest w moim przekonaniu bardzo istotny element. Co może pójść nie tak? I od razu przewidźmy, zastanówmy się nad najgorszym możliwym scenariuszem, zabezpieczmy się na tę okoliczność. Czyli klasyczne zarządzanie ryzykiem w działaniu robotów. Kolejny element, który z mojego punktu widzenia jako szefa organizacji jest bardzo istotny, to jest coś, co można by nazwać robot governance, tak? Czyli jak umiejscowić roboty w organizacji. Wiemy, że roboty są w organizacji, w większości organizacji nowym bytem i one jako nowy byt muszą sobie w tej organizacji znaleźć miejsce. I to zarówno w koegzystencji z pracownikami, to jest ten aspekt, o którym mówiłem, nastawienie ludzi, żeby ludzie nie podchodzili do robotów wrogo, no bo to robot przyjdzie i odbierze mi pracę. No, jeżeli mamy takie nastawienie pracownika, no to będzie bardzo trudno nam cokolwiek zrobić. A z drugiej strony robot współdziałający z innymi aplikacjami i kwestia utrzymania robota. Jak ten temat należy rozwiązać. Przypuszczam, że tutaj możliwych rozwiązań jest dużo. Myśmy u nas zrobili to w ten sposób, że komórka odpowiedzialna za rozwój robotów jest umiejscowiona w biznesie, nie jest umiejscowiona w IT. Natomiast po kilku miesiącach dyskusji doszliśmy do wniosku, że należy też oprogramowanie robota w jakiś sposób wersjonować, w jakiś sposób nim zarządzać, tak jak klasycznymi aplikacjami. To niestety jest utrata pewnej elastyczności, bo wcześniej było tak, że osoba odpowiedzialna za programowanie robota mogła prawie że w trybie online go naprawiać, jeżeli coś poszło nie tak. Dzisiaj jest to w jakiś sposób utrudnione, no bo musi przekazać administratorowi kolejną wersję, ta kolejna wersja musi zostać wdrożona na produkcję i tak jak powiedziałem, jest to utrata pewnej elastyczności, ale no coś za coś, bezpieczeństwo za elastyczność. To jest zawsze kwestia wyważenia właśnie, na ile elastyczni chcemy być w organizacji, a na ile musimy zwracać uwagę na kwestie bezpieczeństwa, kwestie regulacyjne, kwestie compliance i tym podobne kwestie. I to chyba był trzeci temat, który chciałem poruszyć, czyli króciutko podsumowując moją 10-15-minutową prezentację. Należy zwrócić uwagę na to, co robotyzować, czego nie robotyzować. W moim przekonaniu kwestia nastawienia ludzi i to zarówno z biznesu, jak i ze strony IT jest niezmiernie ważna w wyborze procesów. Należy zwrócić na ryzyka, które z danymi procesami się wiążą, czyli co robot może nam zepsuć, co może pójść nie tak. Bardzo istotne jest znalezienie tego złotego środka, w jaki sposób robot ma koegzystować z innymi aplikacjami i co najważniejsze,
co robot ma nam jako organizacji dać. Czy nam Czy chcemy, żeby właśnie odciążył ludzi od powtarzalnych procesów, czy chcemy, żeby usprawnił obsługę klienta? W moim przekonaniu zarówno pierwszy aspekt jest możliwy, czyli odciążenie ludzi od powtarzalnych, nudnych procesów, jak i sprawienie, że obsługa klienta może być szybsza, sprawniejsza, to także w moim przekonaniu jest możliwe. Także zachęcam do szukania procesów, które dadzą zarówno korzyść z tej jednej strony, jak i z drugiej strony. Dziękuję bardzo. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, Krzysztof. Ja pozwolę sobie teraz włączyć tryb zadawania pytań do prowadzącego i w tym momencie Państwo na dole mają dwie ikonki. Na samym dole po prawej stronie jedna jest chmurka do czatu, napisz wiadomość, a druga zadaj pytanie, więc prosiłbym o kliknięcie tej ze znakiem zapytania i zadaj pytanie, wówczas ja pokażę tę listę, to pytanie, które się pojawi. I będę prosił, Krzysztof, Ciebie o odpowiedź na to pytanie. Jeszcze momencik, bo widzę tutaj są osoby, które piszą. Widzę pytanie na czacie, czy ma Pan jakieś sugestie co do wielkości takiej komórki obsługującej, wdrażającej robota, ewentualnie jakieś wskazówki na co zwrócić uwagę chyba. Takie pytanie na czacie się pojawiło. Tak jest, bardzo proszę. W naszym przypadku jest to komórka nieduża, jest to komórka trzyosobowa. Była trzyosobowa, obecnie jest dwuosobowa. Jeżeli nie mamy strasznie dużo procesów do robotyzowania, to w moim przekonaniu to jest wystarczające. Dwie, trzy osoby to jest dość, żeby z jednej strony zapewnić utrzymanie, tak jak w naszym przypadku, 20 paru robotów, 20 paru procesów, a z drugiej strony także myśleć o rozwoju. Także nie nastawiałbym się na jakieś bardzo duże komórki, na jakieś zespoły 4-5-osobowe, bo może się okazać, że koszt takiego zespołu będzie większy niż korzyści, które przyniesie nam robot. Także na to jako szef organizacji zawsze zwracam uwagę, gdzie mam wartość dodaną. I mówiąc brzydko, jaka jest stopa zwrotu z danej inwestycji, z danego procesu, tak? Czyli ile czasu mnie będzie kosztować, nas będzie kosztować jako organizację rozwój danego procesu, oprogramowanie danego procesu i co na tym albo zaoszczędzimy, albo jaką korzyść w obsłudze klienta będziemy mieli. Okej, Krzysztof, dziękuję serdecznie za to, że poświęciłeś czas i podzieliłeś się z pozostałymi użytkownikami i Blue Prisma, jak również z osobami, które dopiero się przymierzają do wykorzystania szerszego robotów Blue Prisma swoim doświadczeniem, także serdecznie dziękuję.